Cześć, z tej strony Tomasz Guzik z bloga tomaszguzik.pl. Witam Cię serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci troszkę na temat cold mailingu, czyli tak zwanych zimnych maili, jak się do tego zabrać, jak te maile wysyłać. Przejdźmy do dwóch narzędzi, które będziemy dzisiaj używać. Pierwsze narzędzie to jest wy, isy, esy, ty, a my, py. Takie narzędzie do tworzenia stopek, bardzo ładnych stopek do Gmaila. Przejdźmy sobie do narzędzia, tak wygląda strona tego portalu. Nie przejmuj się, że tu mam różne rzeczy pozaznaczone na ramki, to są linki nofollow z innego rozszerzenia do Google Chrome, tym się w ogóle nie przejmuj. Kliknij sobie tutaj login, u Ciebie tych ramek nie będzie. Zaloguj przez Google. I przejdziemy sobie do jednego z moich takich maili zapasowych. I właśnie jesteśmy w pierwszym narzędziu, gdzie możemy tworzyć piękne stopki do naszych maili na Gmailu. OK, tutaj wpisujemy sobie imię Tomasz. Tytuł już sobie tu wcześniej uzupełniałem. Marketing na przykład, możemy wpisać marketing online. Firma, czyli mogę sobie swoją firmę tu wpisać, social business, numer telefonu, tutaj mamy też numer komórki, website, czyli tutaj sobie wkleiłem link do mojego bloga, adres e-mail, na przykład kontakt @tomaszguzik.pl. Wszystko możemy sobie uzupełniać, tutaj mamy linki do social media, możemy wstawić Facebooka, możemy wstawić LinkedIn, możemy wstawić Twitter, możemy wstawić różne tutaj, wybrać templatki, jak to wszystko ma wyglądać, jak to ma się prezentować. Okej, I'm down, Gmail, kontynuuj. Okej, możemy też tego typu rzeczy, przejdźmy sobie na mojego Gmaila. Tutaj bardzo łatwo się to połączy i powinno Ci działać, ale mi na jednym z maili, właśnie główny mail, na którym pracuję, nie chciało to rozszerzenie zadziałać w sposób bezpośredni. Przejdźmy sobie do wiadomości i mamy właśnie taką stopkę, którą wcześniej sobie utworzyłem właśnie w tym narzędziu. Wcześniej mi to nie działało. Co wobec tego zrobiłem? Przeszedłem sobie do programu, skopiowałem, zwyczajnie zaznaczyłem sobie to wszystko kopiuj. Wszedłem w ustawienia, tutaj mi się załaduje i na samym dole po prostu tutaj zrobiłem wklej i to wszystko się bardzo ładnie wkleiło, także to nie jest wielka filozofia, nawet jeżeli Ci automatycznie się ta stopka nie stworzy, to po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, w tym miejscu zapisujemy zmiany, tutaj klikamy zapisz zmiany i mamy właśnie już taką stopkę stworzoną. Utwórz mail, tą stopkę możemy też usuwać przed każdym mailem lub dodawać, także nie musisz jej używać za każdym razem, możesz tu sobie odpowiednie miejsce skasować różne rzeczy. Cofniemy się, klikniemy jeszcze raz utwórz i wszystko się zgadza. OK, ale skąd w tej chwili pozyskiwać adresy do cold mailingu? W zależności od tego, w jakiej branży działamy, możemy korzystać z Google Maps. I na przykład sobie wpisać, jeżeli naszym klientem są jakieś restauracje, na przykład restauracja Warszawa. I tutaj możemy sobie wyszukiwać wszystkie restauracje, przechodzić do wizytówek, tu mamy też reklamy. I stąd pobierać jakieś dane, numer telefonu, przechodzić na ich witryny internetowe, sprawdzać recenzje, możemy wiele o takich firmach się dowiedzieć. Salon urody, poezja, Warszawa. Przechodzimy, możemy wyznaczyć trasę, możemy sobie przejść na stronę internetową i możemy te maile w ten sposób szukać manualnie. A co jeszcze możemy robić? Możemy skorzystać z gotowego narzędzia, które nazywa się Hunter.io do pozyskiwania maili. Jaki jest problem z tym narzędziem? Jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani, to nam nie pokaże wszystkich informacji. Spróbujmy sobie moją stronę wpisać. Find email address. OK, jesteśmy zarejestrowani, więc znalazło tego maila. Jeżeli byśmy się wylogowali, i tutaj wpisali na przykład
jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, to widzimy, że tu mamy zasłonięte, nie jest pełny ten mail, ale możemy się domyślić, że chodzi tu o sklep. Ale to narzędzie, to fenomenalne narzędzie znajduje się też jako rozszerzenie do Google Chrome. Właśnie nam się tutaj pokazało takie rozszerzenie, ono znajduje się tutaj. I teraz mamy na przykład taką przykładową stronę, już tu wcześniej ją wpisywałem, EA Sports. To są gry sportowe. Przejdźmy na tą stronę. I teraz zadzieje się prawdziwa magia. Wystarczy kliknąć na ikonkę tego rozszerzenia i wczytują nam się dosłownie wszystkie maile, nawet widzimy tutaj jakieś numery kontaktowe. Niesamowite. Spójrzmy, tutaj jest dyrektor od spraw komunikacji, tutaj mamy dział finansowy, tutaj mamy znowu support. I to wszystko narzędzie nam sprawdziło. W bezpłatnej wersji mamy 50 wyszukań w miesiącu. Możemy oczywiście stworzyć sobie tam kilka kont i wyszukiwać, ale można też skorzystać oczywiście z opcji premium i mieć tam dużo większy ten limit. Ale sprawdź, jak Ci to ułatwia pracę. Przejdźmy sobie do następnej strony. Liczy się wynik Bartka Popiela. Bardzo fajny blog. I mógłbym gdzieś tutaj szukać w dziale kontakt maila do Bartka, przeszukiwać tą stronę, patrzeć po stopce, a mogę tylko kliknąć tutaj i mam kontakt, liczy się wynik.pl, mogę dodać, zapisać tego leada, complete search, możemy sprawdzić tutaj jeszcze dodatkowe rzeczy. OK, zapisujemy leada. My leads. Create a new list, możemy tworzyć listy, możemy dużo, dużo fajnych rzeczy tutaj sprawdzać w tym narzędziu. Także przejdźmy jeszcze do jakiejś strony, żeby Ci to jeszcze szerzej pokazać. Jaką możemy sobie tutaj wybrać jeszcze jakiegoś bloga może znanego? Podróże, blog. Może jakiś blog podróżniczy. Życie w podróży. Przejdźmy sobie na taki artykuł, na bloga. Jesteśmy na stronie Życie w podróży. Michał Cichomski. OK? Dobra, przechodzimy do wtyczki. Kontakt Życie w podróży, blog Życie w podróży. OK, zbieramy sobie takie maile w bardzo szybkim tempie i potem z powrotem przechodzimy do Gmaila. Pamiętaj, że jeżeli robisz cold mailing, to nie możesz tych maili skopiować do jakiegoś autorespondera i wysłać masową komunikację, bo po prostu złamiesz wytyczne RODO. Ale jeżeli chodzi o taki kontakt na maile firmowe, to możesz użyć maila prywatnego i po prostu wysyłać te wiadomości, nie w sposób masowy. Masz wcześniej przygotowaną stopkę, i tutaj możesz sobie wysłać jakąś ofertę. Dzień dobry. Tutaj oczywiście wykażesz się swoją tam kreatywnością, przygotujesz odpowiednie kopii. Najlepiej jakby to było spersonalizowane, dedykowane pod każdego klienta, każdą firmę, ten tekst reklamowy, ale na potrzeby tego materiału po prostu jakąś przykładową wiadomość stworzę. Dzień dobry, mam dla Państwa coś specjalnego, na pewno będzie to interesujące. Dwukropek i możemy przejść na mojego YouTube'a na przykład i wysłać jakiś materiał. Na przykład ostatnio tworzyłem bardzo fajne case'y odnośnie chatbotów. Więc możemy sobie wejść, może wejdźmy z przeglądarki, wpiszemy sobie Tomasz Guzik i jak pozyskiwać klientki w branży beauty. Mamy taki fajny film z tutorialem i możemy link przesłać. Pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia. I tutaj mamy stopkę już gotową, klikamy tylko wyślij, wypełniamy adresata, temat i to wszystko. Mam nadzieję, że te narzędzia
do tworzenia stopki i do pozyskiwania maili Hunter.io bardzo ułatwią Ci pracę, przyspieszą Ci pracę i będziesz wysyłać nie dość, że dużo, dużo więcej tych maili zimnych, to jeszcze będą one skuteczniejsze, oszczędzisz masę, masę czasu na swoją pracę jako sprzedawca. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Guzik, nie zapomnij zostawić subskrypcji, dzwoneczka, bo naprawdę wkładam dużo serca w ten kanał i tworzę, myślę, że dla Ciebie bardzo wartościowe poradniki, dlatego nie zapomnij zostawić subskrypcji, dzwoneczka i powiedzieć o tym kanale swoim znajomym.